Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Jeżeli jesteście na bieżąco ze światem technologii, pewnie gdzieś obiło wam się o uszy przez ostatnie dwa dni, że procesory Intela zostaną spowolnione od 10 do 30%. Dzisiaj w tym materiale postaram wam się wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego te procesory mogą zostać ewentualnie spowolnione. Generalnie to jest naprawdę wielki problem i dotyczy on nie tylko procesorów Intela, jak można by przypuszczać, ale w ogóle procesorów. Mianowicie dwa dni temu do opinii publicznej zostały przekazane wiadomości przez Google'a oraz przez trzy inne niezależne grona ekspertów ekspertyzy w sprawie dwóch podatności Meltdown i Spectre. W tym filmie postaram się wam pobieżnie opisać, o co tak naprawdę chodzi i czy to jest naprawdę rzeczywiście poważny problem. Tak więc bierzmy się do roboty. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć na początku, że nie będę się wgłębiał aż w bardzo takie szczegóły techniczne, dlatego w opisie tego filmu będziecie mieli parę linków do różnych stron, z których ja też czerpałem wiedzę i które naprawdę w mojej opinii są rzetelne. Także jeżeli będziecie po tym filmie chcieli doczytać coś i bardziej wgłębić się temat, zapraszam, definitywnie sprawdźcie te linki. Ok, tak więc mamy dwa typy ataku. Pierwszy to jest atak Meltdown. Ten atak dotyczy w zasadzie tylko i wyłącznie procesorów Intela, a żeby mówić ściślej, procesorów Intela, które zostały wyprodukowane po 1995 roku, wyłączając z tego 32-bitową serię Intel Atom. Czyli praktycznie każdy procesor Intela, który został wyprodukowany w tym czasie, jest na to podatny. I to jest naprawdę wielki problem, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę przedsięwzięcia i jak długo ten problem istnieje. I właśnie przez tą podatność Meltdown procesory Intela mogą zostać spowolnione od 10 do 30%. Czy tak faktycznie będzie? Pokażę wam na koniec tego filmu parę benchmarków. Dobrze, z masła, ale o co chodzi? Jak to się stało? Mianowicie problem tkwi w szczegółach. Intel posiada pewną funkcję, która na pozór wydaje się bardzo fajna i przydatna. Działa na takiej zasadzie, że przewiduje czasami rozkazy, po to, żeby wcześniej sobie załadować do pamięci niektóre rzeczy. W momencie, gdy jednak rozkaz okaże się inny niż ten, który przewidywał procesor, następuje zrzut pamięci. I właśnie w tym jest problem. Mianowicie następuje wtedy wyciek pamięci z jądra systemu. I to jest na tyle poważne, że w zasadzie wiedząc o tym, haker jest w stanie zrobić praktycznie wszystko z waszym komputerem. Dokładnie tak, wszystko. Jest w stanie zczytać wasze hasła z przeglądarki, jest w stanie usuwać pliki, dodawać pliki, przesyłać pliki gdziekolwiek, zrobić z komputerem wszystko. Zmasło, ale co z innymi procesorami? Właśnie w tym tkwi szkopuł, że AMD oraz inni producenci procesorów mają inną architekturę. I przez to właśnie, że mają inną architekturę, problem ten nie występuje na innych procesorach. Jednak drugi atak o nazwie Spectre dotyczy wszystkich procesorów. Na całe szczęście jednak problem Spectre to bardziej problem software'owy, który da się w prosty sposób rozwiązać bez utraty wydajności. Natomiast właśnie w przypadku Meltdown ten problem jest na poziomie hardware'owym i da się go na szczęście załatać w sposób software'owy. Stąd jednak bierze się ta utrata wydajności. Oliwy do ognia dolał też sam prezes Intela, ponieważ ludzie dokopali się do ciekawych wniosków. Mianowicie w czerwcu roku 2017 Google zaczęło informować Intela, że hej, coś jest nie tak z waszymi procesorami, pracujemy jeszcze nad tym i wam powiemy, ale uważajcie, bo coś jest źle. Stało się to, że właśnie w czerwcu 2017 prezes Intela wyprzedał wszystkie możliwe akcje, jakie mógł. No chyba zgodzicie się ze mną, że to jest troszeczkę taka wtopa wizerunkowa. Nie chciałbym tutaj być jednostronnym, ponieważ pojawiają się głosy, że miało to związek faktycznie ze zmianami w prawie w Kalifornii i myślę, że może być w tym ziarno prawdy. Także myślę, że to może być troszeczkę naciągane, dlatego bierzcie to z taką, wiecie, miarą ostrożności. Problem sprowadza się głównie do tego, że ta usterka Meltdown praktycznie nas jako użytkowników końcowych tak mocno nie dotknie. Problem pojawia się wtedy, gdy mówimy o procesorach serwerowych, tak? Gdy mówimy o chmurze Google'a, Microsoftu czy Amazonu. Tam
spadek wydajności o 10-30% będzie naprawdę bolesny, ponieważ coś musi przetwarzać te wszystkie bazy danych. I właśnie w takich zadaniach ten spadek wydajności i ten problem z procesorami Intela będzie najbardziej zauważalny. Czy da się jednak wykryć, czy ktoś próbował właśnie skorzystać z tej luki i włamać się do naszego komputera? Nie. I to jest najgorsze. Google wraz z trzema niezależnymi gronami ekspertów uważa, że nie można tego wykryć. I to jest właśnie poważny problem. Bo błąd ten mógł być znany już wcześniej przez niektóre agencje rządowe, takie jak NSA, i być po cichu wykorzystywany bez śladu. Okej, panikuję. Czy da się jakoś zabezpieczyć? Tak, na całe szczęście da się zabezpieczyć. Z tego co wiem, łatka dla systemu operacyjnego Windows 10 została prawdopodobnie wdrożona już 4 stycznia 2018 roku, więc jeżeli na bieżąco aktualizujecie swój komputer, jesteście już bezpieczni. Tak samo łatka jest gotowa już dla Mac OS, a w drodze jest także dla Linuxa. Więc jak sami widzicie, to nie jest kwestia systemu operacyjnego, bo problem tkwi na poziomie hardware'owym. Tak więc przejdźmy do benchmarków. Tak jak mówiłem, w opisie tego filmu macie linki do artykułów, a także macie linki do stron, które zajmują się benchmarkami. Jak widzicie, spadek wydajności jest widoczny w niektórych aspektach bardziej lub mniej. Przy kompilacji również widzimy troszeczkę spadków wydajności. Przy przetwarzaniu wideo nie ma aż takiego spadku. W przetwarzaniu bazy SQL pojawiają się spadki wydajności. O nie, a co z grami? Na szczęście gry nie wykorzystują naszych procesorów aż tak bardzo jak kart graficznych, więc akurat o wydajność w grach nie musimy się aż tak martwić, co pokazują na przykład te benchmarki. Jak widzicie, przed zastosowaniem łatki, po zastosowaniu łatki w zasadzie nie widać żadnej różnicy w zmianie działania gry. Więc to dobrze, jeżeli jesteś graczem, to możesz czuć się spokojnie. Więc podsumowując, kogo dotknie to najbardziej? Głównie korporacje. Korporacje, które przechowują wrażliwe dane i korporacje, które zajmują się przetwarzaniem baz danych. Ponieważ tam ten spadek wydajności będzie najbardziej odczuwalny, a także oni mogą czuć się najbardziej zagrożeni przez to, że przechowują poufne dane. Ryzyko jest bardzo znikome, że ktoś akurat by chciał się włamać do twojego komputera, ale jednak jeżeli istnieją łatki, to myślę, że nie warto kusić losu i warto je zainstalować. Jaka płynie z tego lekcja? Nie ufaj komputerowi, którego nie możesz wyłączyć ani wyrzucić przez okno. Dobrze moi drodzy, to tyle w tym materiale. Jeżeli ktoś czuje niedosyt i naprawdę chciałby się głębiej wgłębić w te ciekawostki techniczne, jak procesory działają i jak wykorzystywano tą lukę, zachęcam Was, tak jak już mówiłem wcześniej, do sprawdzenia linków w opisie. A jeżeli interesują Was filmy o technologii, zapraszam do sprawdzenia zawartości mojego kanału i do ewentualnego zostawienia subskrypcji. Jest tam parę filmików, które myślę miały całkiem niezły odbiór, więc być może padną Ci w oko. To tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!